Moc historii. Dzień dobry, witamy Państwa jak zwykle w niedzielę tuż po południu. Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś wybierzemy się do miejscowości, której nazwa na pewno większości z Państwa jest znana, bo będzie to miejscowość Tyniec, ale od razu już wyjaśniamy, że to nie będzie ten Tyniec krakowski, tylko nasz świętokrzyski, także bardzo atrakcyjny, położony w gminie Oksa. No i od razu też powiedzmy, że jednak nie od tylko tego słynnego Tyńca krakowskiego powinniśmy nasz Tyniec odróżniać, ponieważ jest kilka miejscowości, które tak samo się nazywają, choć mają dodatki, na przykład Tyniec Mały albo Tyniec nad Ślężą, kiedyś zwany Tyńcem Wielkim, no bo w pobliżu tego małego on się znajduje. I to są miejscowości leżące w powiecie wrocławskim, czyli w województwie dolnośląskim. I tam też jest w Dolnośląskim taki Tyniec Legnicki. Z tego punktu widzenia też być może niektórzy kojarzą Tyniec jako część dzielnicy w Kaliszu, czyli w województwie wielkopolskim. No i my mamy nasz Tyniec, który, jak okazuje się, nie jest tak często wykorzystywany jako nazwa. W związku z tym jest problem, głównie oczywiście rozpatrywany w tym Tyńcu krakowskim, no bo to jest opactwo benedyktyńskie, słynna miejscowość, więc materiałów na temat tamtego Tyńca jest bardzo dużo. No i rozpatruje się tę kwestię nazewniczą, przy czym nie jest to takie łatwe, ponieważ językoznawcy tak ogólnie i tak delikatnie, tak bardzo, żeby może nie wejść na jakieś nieciekawe tropy, używają określenia, że to jest nazwa kulturowa. A więc no, ona może oznaczać bardzo dużo i nie wiadomo do końca, do czego się tutaj odnieść. Są takie koncepcje zgłaszane już przez dawnych historyków, którzy się tym Tyńcem krakowskim przede wszystkim interesowali, że to określenie miało pochodzić, tak uważała część historyków, bardziej niż językoznawców, że ta nazwa pochodziła z języka skandynawskiego. No i że ona oznaczała słowo, którego już nie znamy w języku polskim. Więc nie wiadomo, jak to wytłumaczyć, bo zapomniano brzmienie tego słowa i znaczenie tego słowa. Oczywiście w kontekście tym zwraca się uwagę na to, i tak też mówimy o naszym Tyńcu w gminie Oksa się znajdującym, że jeszcze na początku XX wieku używano takiego określenia tynianka, które miało oznaczać deseczkę z płotu, ale też określenie tynina było używane w odniesieniu do płotów, szczególnie w tych terenach właśnie podgórskich na Podhalu, do wznoszenia płotów z gałęzi jodłowych albo sosnowych. No więc ta tynina, tynianka miała wywodzić się właśnie z tego określenia tyn, tego właśnie zapomnianego, albo tyniec, no trudno powiedzieć dokładnie. Przy czym też zwraca się uwagę na to, że w języku czeskim, a my mamy dużo takich powiązań, mnóstwo różnych wyrazów, to są wyrazy, które wprost brzmią tak samo w języku czeskim, i na to się zwraca uwagę, że tam też to wyrażenie jest używane dla określenia muru albo ogrodzenia. No więc wyciąga się taki wniosek, że może to było obwarowane miejsce. Ale jeśli przyjrzymy się topografii Tyńca, no to z tym jest pewien problem, ponieważ ona jest rzeczywiście niezwykle interesująca, bo to są rozległe łąki ciągnące się wzdłuż koryta Białej Nidy. No dzisiaj to koryta może tak mocno zabrzmi, bo niektórzy by powiedzieli, gdzie tutaj koryto, widać to może korytko bardziej, no ale kiedy popatrzymy na samą dolinę, na rozległość tej rzeki, gdy zwrócimy uwagę na to, jak wiele było podtopień, wylewów tej rzeki i nadal to się przecież zdarza, no to rzeczywiście ta nieujarzmiona kiedyś rzeka musiała robić większe wrażenie, więc na pewno są tutaj te łąki, na pewno są rozległe, piękne lasy, ale brakuje jakiegoś takiego wyeksponowanego miejsca, no bo w tym takim miejscu podwyższonym, aż by się prosiło, żeby siedzibę jakąś czy miejsce osadnicze wyznaczyć, które sobie ogrodziliśmy, no i w ten sposób powstałby Tyniec, taki jak właśnie ten krakowski. W związku z tym, no jesteśmy w takiej pewnej kropce, chociaż oczywiście, no też musimy pamiętać o tym, że my najczęściej myślimy w kategoriach takich miejsc obwarowanych, że to są tereny wyniesione ponad okolice, ale zwróćmy uwagę na to, że no
przecież bardzo dużo jest na przykład zamków o charakterze nizinnym. Więc one właśnie wykorzystują często sytuację taką związaną z rzeką, z wodą. I na rozlewiskach są lokalizowane i w ten sposób ta obronność jest utworzona. No a do tego, gdy dodamy jakieś obwarowania, no to wychodzi nam rzeczywiście ten tyn, jak to często w Czechach też mówią i wykorzystują tę nazwę. Tak jak wspominaliśmy, nasz tyniec nie jest jakoś tak wyeksponowany, jak ten bardziej znany tyniec krakowski, ale gdybyśmy zajrzeli do początków naszej miejscowości, no to jest dość odległa, bo to przecież XIV wiek. A nawet moglibyśmy powiedzieć, że ślady działalności ludzkiej sięgają jeszcze czasów pradziejowych, ponieważ w wielu miejscach w Tyńcu, ale też musimy pamiętać, że Tyniec to jest dzisiaj ta stara wieś zwana Tyniec, ale jest też Tyniec Kolonia. A jak Tyniec Kolonia, no to wiadomo, że to jest działalność przede wszystkim XIX-wieczna, czyli wytyczenie nowych terenów pod zabudowę. No i są jeszcze dzielnice Dzierążnia czy Gawrony, a więc takie fragmenty miejscowości, które no kiedyś zapewne stanowiły oddzielną część, ale potem kariery nie zrobiły. Dlatego też ten Tyniec jest taki troszeczkę rozleglejszy. I z tego punktu widzenia, gdy mówimy o takich znaleziskach pradziejowych, no to one rzeczywiście są w różnych miejscach rozwleczone, ale no też trzeba o tym pamiętać, o tych łąkach, że tu jest trudno archeologom coś znaleźć podczas tak zwanego AZP, czyli archeologicznego zdjęcia Polski, kiedy to ekspedycja idzie sobie polami i szuka jakichkolwiek śladów, które znajdują się na powierzchni ziemi. No i potem te ślady są dopiero identyfikowane, ustala się chronologię, no i mamy znaleziska. A jeśli to jest łąka, no to jest to oczywiście utrudnione, żeby znaleźć na przykład kawałek krzemienia, który był narzędziem, no bo trawa jednak tam to uniemożliwia, co innego na polu. I taką rzeczywiście jedną z pierwszych ekspedycji zorganizowali archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy no w dużej mierze dokonali odkrycia tych pozostałości właśnie takich pradziejowych. Później oczywiście też były powtarzane te badania i uzupełniane, no ale wiemy, że w wielu miejscach są właśnie takie ślady, na przykład zabytki krzemienne, które zostały wydatowane na mezolit, czyli środkową epokę kamienia. Paleolit, czyli starsza epoka, mezolit środkowa i neolit, czyli ta bliższa naszym czasom, młodsza albo nowsza epoka kamienia łupanego. Oczywiście są też ślady neolityczne i są też ślady z wczesnego brązu, ale to są tylko takie miejsca, gdzie widzimy niewiele tych pozostałości i trudno powiedzieć, jaki one mają charakter, z wyjątkiem tego, że no pochodzą z tych czasów prehistorycznych. Jest jeden tylko wyjątek, mianowicie osada. No bo nagromadzenie tych znalezisk, ale też charakter tych znalezisk decydują o tym, że uważa się, iż takie pozostałości świadczą o tym, że ludzie mieszkali tutaj. No i niestety ta osada, jak większość tych materiałów znalezionych na terenie Tyńca, jest określana jako niewydatowana. Prehistoryczna, ale trudno powiedzieć, neolityczna, mezolityczna, a może nawet paleolityczna. I w związku z tym no, musimy cierpliwie do tego podchodzić, że być może właśnie podczas kolejnych eksploracji, po kolejnych poszukiwań da się takich materiałów znaleźć więcej. No ale i tak świadczy to o tym, że ludzie zamieszkiwali ten teren, ale to nic dziwnego, bo przecież tutaj są piaski nad wodą, więc bardzo interesujący teren z punktu widzenia zamieszkania. Czy oni to miejsce nazywali Tyńcem, to raczej byśmy chyba powiedzieli, że to jest niemożliwe. Jakoś nazywali to swoje miejsce, ale taka ciągłość osadnicza jest zawsze niezwykle interesująca, bo to troszeczkę zobowiązuje, że no tyle wieków patrzy na to, co my teraz robimy, bo my tylko jesteśmy spadkobiercami tej przeszłości. Ale problem z Tyńcem też jest takim, że i w pobliżu jest trzciniec, więc te zapisy mogą brzmieć podobnie. No i niestety musimy się liczyć z tym, że jeśli tylko nie ma innych okoliczności, które wskazują na to, że mówimy o okolicach Oksy,
no to możemy to mylić z tymi innymi tyńcami, jakieś wiadomości historyczne. Oczywiście, jeśli one dotyczą na przykład zapisków sądowych województwa sandomierskiego czy powiatu chęcińskiego, na terenie których kiedyś znajdował się tyniec, no to sprawa może być jasna i tutaj nie musimy się aż tak bardzo obawiać. Dlatego też na przykład na temat tyńca nie znajdziemy informacji u Jana Długosza, czyli w Księdze Uposażeń diecezji krakowskiej, mimo że w wielu przypadkach, na przykład w odniesieniu do sąsiedniego Cierna, które na południe od tyńca się znajduje. Długosz uważał, że Cierno i te tereny wokół należą do biskupstwa krakowskiego, ale inni, na przykład Jan Łaski, który napisał podobną księgę uposażeń tylko dla archidiecezji gnieźnieńskiej i 40 lat później, on uważał, że to jest terytorium archidiecezji gnieźnieńskiej. W związku z tym, no, kiedy mamy takie terytorium graniczne, no to właśnie są czasami problemy z tym, żeby odnaleźć odpowiednie informacje w odpowiednich miejscach. I tyniec położony w połowie drogi między Ciernem a innym ośrodkiem kościelnym, jakim jest Węgleszyn, taką rolę graniczną pełnił. No, oczywiście można by powiedzieć tak, że to, co było na północ od Białej Nidy, to była archidiecezja gnieźnieńska. I z tego punktu widzenia, jak topograficznie patrzymy na tyniec, nawet jak tu przychodzimy, ja tu właściwie bywam co roku na wiosnę, żeby posłuchać klangoru żurawi, bo one tutaj po tych łąkach sobie chodzą, w tych lasach żerują i właściwie cały czas, cały dzień i północy słychać ich dźwięki godowe, to widzimy to wyraźnie, że cała zabudowa jest na lewym brzegu, orograficznie na lewym brzegu Białej Nidy, czyli na północ od Białej Nidy. W związku z tym jednak ten tyniec, no mimo że Cierno jest tuż obok i ono takim było punktem niezgody, no jednak tyniec powinien być przez nas lokalizowany właśnie w tamtej okolicy, czyli tam powinniśmy szukać w archidiecezji gnieźnieńskiej tych najstarszych informacji. Pierwsza wzmianka na temat tyńca pochodzi, mamy nawet dzienną dokładną datę, z 22 października 1394 roku. Mamy jeszcze taką wzmiankę z 1398, czyli po 4 latach, również no, ta informacja późniejsza dotyczy jednego z bohaterów tej zmianki z 94. No bo w tym dokumencie jest mowa o tym, że arcybiskup gnieźnieński, no znowu właśnie mamy tę przynależność, Dobrogost, wydał przywilej, w którym to przywileju wieś arcybiskupią Cierno zamienił na połowę lasu zwanego Długoracz, a zamienił to Cierno z Borkonem, później zwanym też Borkiem często, z Borkonem z Trzcińca. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że jeszcze nie ma mowy o tyńcu. Natomiast bardzo interesujący jest ten nasz Borkon albo Borek, ponieważ w tym dokumencie za 4 lata już jest sytuacja jasna, że on prawdopodobnie no tutaj się jakoś chciał osiedlić, zająć jakieś miejsce swoje, tworzyć tu jakąś swoją ojcowiznę, bo on za chwilę jest wymieniany jako właśnie właściciel tyńca. Tu jeszcze nie ma o tym mowy, no ale za chwilę w sprawie Cierna również będziemy się musieli chwilkę zastanowić, no bo już tyniec wystąpi w nazwie. Ale jednak ten 94 rok poprzez postać bohatera, tego Borka, jest bardzo ważny. Ten dokument kolejny z 1398 roku, wydany przez innego duchownego, czyli opata klasztoru cystersów w Jędrzejowie, Jakuba, dotyczy już ewidentnie tyńca. Tyniec jest już w tym dokumencie wymieniony z nazwy. A ten opat, Jakub, przyprowadził wtedy 5 kmieci i włodarza z Chorzewy. Myśmy niedawno o tej Chorzewie wspominali, czyli jest to miejscowość leżąca w pobliżu, czyli tych 5 kmieci i włodarza oraz 2 kmieci z Czaczowa. Tak to wtedy zapisano, ale chodzi o nasz Caców
dzisiejszy. I jeśli my jedziemy z Jędrzejowa i chcemy się dostać do Tyńca, no to właśnie na samym końcu, ostatnią miejscowością, przez którą będziemy przejeżdżać, zanim wjedziemy na Łąki i zanim przekroczymy rzekę Białą Nidę, to będzie właśnie Caców. Więc chodzi o tę miejscowość. Czaczów, tak to pisano, ale chodzi o nasz Caców, czyli tych dwóch kmieci również z Cacowa, przeciwko Borkowi Strzcieńca, ale ten Borek wymieniany jest jako właściciel Tyńca, po raz pierwszy ten Tyniec więc jest wymieniony, i właściciel Cierna, o którym przed chwilą była mowa w tym dokumencie z 1394 roku. No i że to Cierno i Tyniec należały właśnie do tego Borka, a Caców należał do klasztoru jędrzejowskiego. To postępowanie przeciwko Borkowi wiązało się, albo Borkonowi, jak wcześniej pisano, wiązało się z 40 kopcami granicznymi. Usypano je właśnie między wsiami Tyniec i Cierno, które do Borka należały, a tym Cacowem, który należał do klasztoru jędrzejowskiego. Te kopce są interesujące, no niestety jeszcze w XVI wieku one były wymieniane, ale do dzisiaj się nie zachowały takie kopce graniczne. Tu mówimy o 40 na niewielkiej przestrzeni, więc one w krajobrazie kulturowym były bardzo widoczne, żeby nie było wątpliwości, gdzie ta granica biegnie. Natomiast niestety, no dzisiaj ewentualnie, tak mi się wydaje, może gdzieś w lasach jeszcze jest jakaś szansa, że takie graniczne kopce między wsiami mogły pozostać, ale też trudna będzie ich identyfikacja, bo one mogły być, na przykład, jeśli taki twór spotkamy, mogły być o charakterze naturalnym, albo może usypano je z innych powodów. Niestety, no ten świat się zmienia i teraz już trudno nam sobie wyobrazić, bo nie zobaczymy takich kopców, tylko na podstawie opisów możemy mieć wyobrażenie, jak one wyglądały. I to jest ta dla nas ta pierwsza wzmianka, chociaż musimy pamiętać, że poprzez postać Borka no trochę przenosimy ten czas jeszcze o 4 lata wcześniej, no bo tu obserwujemy właśnie te działania jego. Na pewno bardzo szkoda, że nie podano, jakiego on był herbu, bo to by nam może sporo wyjaśniło, jeśli chodzi o przynależność tych takich skomplikowanych granicznych terenów. Ścierały się tutaj interesy duchowne, ale też zarówno między arcybiskupstwem, jak i biskupstwem krakowskim oraz oczywiście między klasztorem cysterców, ale ścierały się też interesy drobnego rycerstwa, no bo oni mieli tutaj te swoje gniazda rodowe i wcale niekoniecznie ustępowali, nawet jeśli to były intratne transakcje, to ten swój teren ustępowali duchownym. Historia naszego Tyńca wiąże się też z poszczególnymi rodami, do których należała nasza miejscowość. Przez wieki przewijały się różne nazwiska, zanim dotrzemy do tego najbardziej takiego znanego, na którym zatrzymamy się na dłużej, no to jeszcze przed tym XIX wiekiem to trochę się działo. No i niestety, jak to bywa czasami w tych naszych różnych miejscach, taki kalejdoskop, zestaw tych właścicieli jest potężny. Nie o wszystkich w ogóle cokolwiek, oprócz tego, że mają jakieś imię i nazwisko albo czasami herb, możemy coś więcej powiedzieć. O niektórych coś więcej wiadomo, no ale rzeczywiście takich kilkudziesięciu bez najmniejszego problemu w ciągu tu jednej minuty moglibyśmy wymienić. Ale zwróćmy uwagę może na tych takich najstarszych przedstawicieli lub takich, o których coś więcej da się powiedzieć. Albo przy okazji, gdy o samej miejscowości, gdy wymieniano ich jako dziedziców, to o samej miejscowości, gdy podawano jakieś szczegóły. No i w takiej enigmie na pewno też pozostanie kolejny właściciel, którego znamy z imienia, czyli Dziwisz, wymieniony w 1405 roku, ale też w kontekście Cierna. I tu o tyle to może być interesujące, no bo on był wtedy patronem kościoła w Ciernie, że ponieważ my wcześniejszej tej przynależności Tyńca do któregoś z kościołów nie znamy, no więc tak trudno powiedzieć, czy czasami do Cierna początkowo Tyniec nie należał. Mimo że ta rzeka była granicą i nie trzeba było jej przekraczać w przypadku Węgleszyna, żeby dostać się do kościoła, no ale ciągle występują ci właściciele Cierna. Albo, tak jak w przypadku Dziwisza, patron kościoła w Ciernie. No a w kontekście, jak pamiętamy, Borek w
tym kontekście występował jako właściciel tyńca. No więc skomplikowane historie. Też mamy taką wzmiankę z roku 1415 i 1416, która niewiele nam też powie. No ale jest zapis. Równie dobrze, teoretycznie, może ta wzmianka dotyczyć tego tyńca krakowskiego, ale gdy weźmiemy pod uwagę herb, który wiąże się z tymi datami, a to jest herb Jastrzębiec, to tutaj na tym terenie rzeczywiście ten herb był bardzo powszechny i w ogóle generalnie on jest w ziemi sandomierskiej najbardziej rozpowszechniony. Oczywiście jest też na Mazowszu, dlatego że Jastrzębcowie zostali sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego i osiedlani tu na naszym terenie wzdłuż rzek. A więc no, również wzdłuż Nidy, wzdłuż Białej Nidy, wzdłuż tych rzek na południu regionu świętokrzyskiego. I z tego punktu widzenia herb Jastrzębiec rzeczywiście śmiało może być przypisany do naszego tyńca, a nie do tego krakowskiego, gdzie tych jastrzębców nie było. No i wiemy w związku z tym, z takich materiałów heraldycznych, że w 1415 roku występuje Jakusz, który jest określany jako Jakusz z tyńca, i rok później Mikołaj z tyńca, i obydwaj herbu Jastrzębiec. W związku z tym, no, najprawdopodobniej jednak chodzi o ten nasz tyniec. No i potem mamy sytuację o tyle łatwiejszą, to znaczy no, nie mamy tego zapisu u Jana Długosza. Tyniec w ogóle nie występuje, więc wielka szkoda. A mamy informacje z XVI wieku, kiedy sporo jest różnych rejestrów poborowych, o których nieraz mówiliśmy i tam zwykle odwołujemy się na przykład do roku 1508, czasami do roku 1540, czasami do roku 1573, 63 wcześniej, 64. No więc tych dokumentów czasami jest sporo i no nie zawsze znajdziemy informacji o interesującej nas wiosce, ale w przypadku tyńca mamy takie wiadomości. Na przykład z tej zapiski z 1508 roku wynika, że tyniec był własnością dwóch ludzi, Piotra i Hektora z Ostrowa, ale tego z Ostrowa w pobliżu Chęcin, to nie ulega wątpliwości. No więc dość znowu odległa miejscowość, a okazuje się, że ktoś był zainteresowany tym wyjątkowym terenem. No i Hektor o tyle może być dla nas interesujący, że nie możemy wykluczyć, iż 32 lata później, bo w roku 1540 w kolejnym takim rejestrze, to właśnie on jest wymieniony, ponieważ pojawia się znowu imię Hektor, ale są już liczne szczegóły. Czyli Hektor Tyniecki herbu Poraj. On już jest konkretnie wymieniony. A więc i herb, no i to nazwisko pojawia się. Nazwisko oczywiście od tyńca, ale nieraz mówiliśmy o tym, że to była konieczność wydzielenia z rodu pewnej grupy, pewnej linii, która mieszkała czy związała się z jakąś konkretną miejscowością i przybierała nazwisko od tej miejscowości, żeby było wiadomo, że no inni ludzie, którzy mają podobne imiona, niewykluczone, że teraz no jesteśmy w błędzie, że może to był inny Hektor, miał tak samo na imię, był innym Hektorem, no ale powiedzmy tak, że możemy tutaj dywagować, ponieważ jednak jest to rzadkie imię. To nie jest pospolite imię. Dlatego też przyjmowano właśnie nazwiska od tych ważnych miejscowości. Uznano więc, że Tyniec jest ważną miejscowością, skoro Hektor, jeśli on był tym wcześniejszym Hektorem wymienionym w 1508 roku, teraz postanowił dopisać do swojego imienia nazwisko Tyniecki. No i mamy ten herb Poraj, czyli inaczej róża. Tak on właśnie wygląda. I mamy sporo różnych informacji z tego czasu na temat samego tyńca. I zapisano tak, że w tyńcu jest czterech kmieci, którzy siedzą na półłankach, czyli nie mieli po całym łanie, tylko po połowie, wobec czego wiadomo, że były tylko dwa łany, no bo każdy z nich siedział na połowie łanu. I byli trzej zagrodnicy. I wiadomo, że do Hektora Tynieckiego i do samego tyńca należał brzeg rzeki Nidy i młyn na niej, tak to zapisano, łąki w obfitości, bory i trochę pasiek. No więc widać, że to wioska była zagospodarowana i dawała już pewien dochód. Ale napisano też, że w wiosce są dwór i folwark, gdzie sam mieszka. Czyli, że do tego Hektora,
A przypomnijmy, że 32 lata wcześniej Hektor był zapisany z Ostrowa. Więc być może Hektor już podjął decyzję, że w Tyńcu jednak będzie jego gniazdo rodowe, że będzie się nazywał Tyniecki, ponieważ tu zapisano, gdzie sam mieszka. Więc nie tyle był właścicielem na przykład 10 wsi, no i nie mógł mieszkać w 10 za jednym zamachem, tylko miał jakąś główną swoją siedzibę w jednej z tych wsi. A tutaj wyraźnie powiedziano, że pańska siedziba jest właśnie w Tyńcu. Napisano też, że jest pusta karczma, no więc jakiś akurat był okres załamania. I oszacowano wartość całej wsi na 200 grzywien, czyli dość dużo, gdyby z tego teraz płacono dziesięcinę, no to 1/10 oznaczałoby, że 20 grzywien płacono, więc byłoby to rzeczywiście wielką kwotą w stosunku do tego, jak często mówimy o 2 czy 3 grzywnach. Ale te elementy związane, no powiedzmy, z jakimś dobrym uposażeniem wsi, chociaż no raczej ta dziesięcina pewno była mniejsza, podzielona na snopową, konopną, a może i też inne zobowiązania, ponieważ no z 2 łanów, no to jakiegoś wielkiego dochodu nie było, ale te łąki w obfitości, te bory, wszystko to zawsze tworzyło taki majątek. Nawet jak popatrzymy na następne stulecia, no to dużą część majątków jeszcze do momentu rozparcelowania Tyńca na początku XX wieku, bo tak to właśnie wyglądało, nie do II wojny światowej majątek przetrwał, tylko został rozparcelowany na początku XX wieku po takim pożarze dworu, który miał miejsce pod koniec wieku XIX, no i przestano tutaj już mieszkać, już nie było tutaj dworu. To do końca tego czasu zawsze mniej więcej połowę majątku stanowiły lasy. Dużą część stanowiły również te łąki, czyli z tego zapewne był spory dochód. Mamy więc no takie informacje, które wiążą się z tym nazwiskiem Tyniecki. No i na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Jak sama nazwa wskazuje naszej miejscowości Tyniec, no nie mogło być tak, żeby dziedzicami wioski nie byli Tynieccy. Oczywiście i to nazwisko potem się pojawia w wielu różnych dokumentach. W ciągu XVI wieku właściwie nie ma takiego innego przykładu, tylko cały czas są wymieniani ci Tynieccy. No i jeśli przyjrzymy się tej rodzinie, to warto zwrócić uwagę na 2 takie elementy. Po pierwsze, tak jak ten Hektor, powinni nas interesować Tynieccy herbu Poraj, czyli inaczej róża. No i rzeczywiście, na przykład w herbarzu Kacpra Niesieckiego jest informacja o Tynieckich herbu Poraj, którzy się pisali z Tyńca. No więc ewidentnie jest odniesienie do tego naszego Tyńca, nie ulega to wątpliwości. Tym bardziej, jeśli popatrzymy, że na przykład w tym herbarzu przywołana jest postać Elżbiety z Tyńca Tynieckiej, która wyszła za mąż za Feliksa z Czarncy Czarnieckiego. Z tej Czarncy rodowej Stefana Czarnieckiego. Więc to jest blisko, bo Włoszczowa przecież jest rzut beretem dosłownie od naszego Tyńca, dlatego te powiązania wskazują nam najlepiej, że no chodzi o Tynieckich z tego Tyńca, a nie z jakiegokolwiek innego. No i to jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest kwestia Tynickich. Nie tyle Tynieckich, ale my wiemy, że te zapisy rzeczywiście były bardzo skomplikowane. To znaczy, jak skryba usłyszał, to tak sobie zapisał, przekręcał często. No nie ma na to rady. A szczególnie połykanie tych samogłosek albo zmiana tych samogłosek E na A albo A na E. No i mamy więc Tynieckich. Od Tynieckich to jest tylko jedna samogłoska E. Różniąca się. I Tynieccy posługiwali się herbem Jastrzębiec. I oni są wymieniani zawsze w województwie sandomierskim. No i mamy kilka informacji o tej rodzinie, ale głównie z XVII wieku. Niewykluczone więc, że to był taki proces, który dotyczył 2 linii rodowych. Czyli Porajtów posługujących się herbem Poraj i tych Jastrzębców posługujących się herbem Jastrzębiec. I 2 te rody z Tyńcem naszym były mocno związane. Tu oczywiście trzeba liczyć na jakieś dalsze poszukiwania, na jakieś odnalezione dokumenty, na jakieś imiona, nazwiska, herby, powiązania, koligacje rodzinne, które nam być może uzupełnią tę wiedzę i pozwolą zbudować jakieś takie wyobrażenie na temat Tyńca, no bardziej dokładne niż tylko to, czym my dysponujemy, czyli no na przykład pojawiają się bardzo często Janowie Tyniec.
miejscy Styńca właśnie w tym XVI wieku, ale też wiadomo, że raczej oni są z różnych rodzin. Choć w jednym przypadku widzimy, że ewidentnie to jest ojciec, który miał na imię Jan, i syn, który też miał na imię Jan. Tego też nie można wykluczyć, że takie następstwo nieustannie trwało na przykład w jakiejś rodzinie. I w tym kontekście też, jak popatrzymy na przykład na takie wzmianki, które zapisywano, czyli zwracano na to uwagę, że na przykład w XVI wieku dawano dziesięcinę plebanowi w Ciernie. Zresztą często niestety przekręca się w różnych materiałach pisząc w Czermnie, ale to nie chodzi o Czermno, tylko chodzi właśnie o nasze Cierno pobliskie, więc dziesięcina dla plebana w Ciernie była dawana z łanów kmiecych. Natomiast dziesięcina z łanów dworskich była dawana plebanowi w Węgleszynie. Więc to jest też taki dowód na to, jeszcze w XVI wieku to było, że jakaś ta przynależność, ona musiała być na zasadzie takiego wahadła, niewykluczone właśnie naszego Tyńca, i pełnił jak te tereny przygraniczne, no taką właśnie dziwną, raz taką rolę, raz taką, raz był tu, raz był tam. Być może jest to też kolejny dowód na to, że tak właśnie było, ale wtedy w tamtym dokumencie z XVI wieku podkreślano, że niewielka była ta dziesięcina z łanów dworskich dla Węgleszyna, bo tylko wynosiła jeden ferton. Natomiast wysoka była dziesięcina, bo 2,5 grzywny, dziesięcina z łanów tych kmiecych dawana do kościoła w Ciernie. A chodziło o to, że, tak to zapisano w dokumencie, że dziedzic uprawiał te pola kmiece. Te pola kmiece uprawiał głównie, dlatego ta wydajność była lepsza, no i w związku z tym ta dziesięcina była wyższa. Mamy więc no, takich sporo ciekawych informacji, ale one oczywiście no, budzą pewien niedosyt. Chciałoby się więcej tych szczegółów znać, chciałoby się taki wywód już chronologiczny zrobić, kto po kolei był właścicielem Tyńca, to by nam ułatwiło wiele dywagacji, ale i tak no, trzeba się cieszyć, że tych dokumentów sporo jest, o niektórych tylko wspomnieliśmy, no bo pora powiedzieć o jednych z takich ciekawszych też właścicieli tej miejscowości. No właśnie, i przychodzi nam rok 1833, kiedy Tyniec nabywa Józef i Agnieszka Katerlowie, no i powoli rozpoczyna się etap historii Tyńca związany no, z naszym wielkim pisarzem. I oczywiście od XVI wieku to zmiany tu jeszcze były różnego rodzaju, czyli na przykład rodzina Gołuchowskich, Herbuleliwa, gospodarowała w Tyńcu, a Piotr Gołuchowski z tej rodziny był rotmistrzem w Wojsku Królewskim i był uczestnikiem bitwy pod Beresteczkiem, czyli w czasie powstania Chmielnickiego, gdzie był ranny. Potem była między innymi rodzina Sułkowskich, Herbu Sulima, czyli tak jak Zawicza Czarny, tym samym herbem się posługiwali. I właśnie z tej rodziny dziedzicami była trójka dzieci po Onufrym, czyli Emilia, Tekla i Ludwik. I oni sprzedali majątek właśnie w tym 1833 roku dziadkom Stefana Żeromskiego, a więc Józefowi Katerle i jego żonie Agnieszce Zjackowskich. Oczywiście warto pamiętać, że to nazwisko Józef Katerla w kontekście Stefana Żeromskiego jest ważne, ponieważ pisarz używał takiego pseudonimu, czyli od swojego dziadka zaczerpnął pseudonim literacki. Oczywiście Maurycy Zych to jeden z jego pseudonimów i trzeci pseudonim Stefan X. Moresz, czyli nazwisko czytane w spak. Żeromski, ale zapisane w spak. Ale Józef Katerla rzeczywiście wiele utworów tak właśnie podpisywał. Dlatego ta rodzina jest dla nas ważna, również i z tego punktu widzenia, że no tu na dobrą sprawę wychowała się matka pisarza, Franciszka Józefa. No w rodzinie używano podwójnych, a nawet czasami potrójnych imion, to był taki zwyczaj, ale potem używano jednego imienia i najczęściej w przypadku matki Stefana Żeromskiego mówimy o tym, że to była Józefa, ponieważ jeszcze była Franciszka druga. Siostra. Ta miała Franciszka Józefa, a ta miała Franciszka. Był oczywiście też Franciszek, który zmarł mając jeden rok. Dlatego też te imiona są o tyle ważne, że nie tylko nawet wiążą się z naszym Tyńcem, ale musimy je odróżniać. W Tyńcu nie urodziła się matka Stefana Żeromskiego, bo ona się urodziła w Boczkowicach w pobliżu Włoszczowy i no, szybko rodzina się tutaj znalazła, dokonała tego zakupu.
od Sułkowskich. No i przez najbliższych 25 lat do momentu ślubu z Wincentym Żeromskim, matka Stefana Żeromskiego właśnie w Tyńcu mieszkała. Zresztą, no jak i cała rodzina, czyli tutaj rodziły się kolejne dzieci. Na samym końcu Anna, najmłodsza, która zmarła mając 4 lata. Tutaj też umierali niektórzy przedstawiciele, czyli rodzeństwo matki Stefana Żeromskiego, czyli wspomniany już Franciszek. Tutaj zmarł też mający 25 lat Włodzimierz. Zmarli też wcześniej Antoni i Michał, czyli męska część rodziny wymarła, rodziny Katerlów, no i pozostały tylko kobiety, między innymi starsza siostra Józefy, czyli matki Stefana Żeromskiego, Tekla, która wyszła za mąż za Trepkę, Nekandę Adolfa, ale używał głównie tego imienia Adolf Trepkę, i Franciszka już wspomniana, która później znana jest jako Szmitowa. Dlatego no, ten motyw jest tak ważny, ponieważ od roku 1833 do roku 1858 matka Stefana Żeromskiego